Witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, którego dawno na kanale nie było. Nie chce mi się statywu rozkładać, więc nagrywam tak z ręki. To jest taki vlog jednocześnie i film informacyjny dla Was, bo chciałbym dziś poruszyć temat, podsumować pierwszą w życiu trasę, gdzie przemierzyłem praktycznie całą Polskę. Nową Kotrą. Dokładnie było to 640 km. Ponad 640 km. I chciałbym podzielić się z Wami wrażeniami, a także opinią co do samej Korsy i jazdy nią te ponad 640 km. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć również, że ten odcinek jest nagrywany 4K, między innymi po to, żeby przetestować nowy program, który testuję i który możecie od zaraz pobrać ze strony blackmagic.pl. Niech się dobrze kojarzy. Nie, to nie jest żadna reklama, nikt mi za to nie płaci, to jest tylko i wyłącznie moja taka reklama dla Was, czyli program darmowy, montażowy, który tutaj się uczę i ten odcinek będzie w tym programie zmontowany. Ciekawe jak wyjdzie. Czyli DaVinci Resolve, oczywiście jest to program darmowy. Istnieje również płatna alternatywa DaVinci Resolve Studio, no ale to jest płatne, jakieś sporą kasę, jakieś $200, więc sporo, nie? Też tak uważam. Tu jest najnowsza wersja, która jeszcze nie jest oficjalną wersją, tylko jest to wersja beta DaVinci Resolve 18. Ale przejdźmy teraz właśnie do samej Korsy. Powiem Wam tak, mógłbym powiedzieć, że jechało się fenomenalnie i na tym skończyć odcinek. Bo faktycznie tak było, jechało się tym autem fenomenalnie. Nie odczułem zmęczenia, które towarzyszyło mi w Asterce, tym wajchlowanym biegami. Jeździłem tak przez długi czas, teraz przesiadłem się do automatu i już bym do manuala nie wrócił. Nieważne co to byłoby, Asterka, Peugeot, Citroen, Mercedes, BMW. Nie wróciłbym do manuala, po prostu automatem jeździ się przejedynie. To nie tylko w mieście, i tylko również, jak w tym przypadku, w trasie. Spalanie, od spalania powiem za chwilę. Biegi, zmiana biegów w ogóle mnie nie obchodziła. Obchodziło mnie tylko to, co się dzieje wokół mnie na drodze. Zawieszenie, świetna sprawa. Jechałem tutaj na Łódź. Więc od siebie, od domu do Łodzi musiałem dojechać przez tak zwane dziury, czyli drogi krajowe, wojewódzkie, drogi, no, dość bardziej dziurawe, mniej dziurawe. Do Kielc było w sumie najgorzej. Potem było już ok, bo tam już nowa jest droga, bardzo fajna i prosta i można tam, tam jest to krajówka, ale można tam do 90 km na godzinę się poruszać i jest droga prosto cały czas przez lasy, więc zawieszenie, mimo że jest lekko utwardzone, jak wspominałem w odcinku o korcie, to jednak się mimo wszystko sprawdziło. Co więcej, klima, przede wszystkim klima, było bardzo gorąco, ponad 30 stopni, objechałem bez problemu. Z klimą z pewnością zmęczyłoby mnie to dwa razy mocniej. Spalanie fenomenalnie niskie, mówimy tutaj oczywiście o przepisowych prędkościach, czyli maksymalna autostradowa dopuszczalna prędkość 140. Spalanie Warzyce Gdańsk 5.3, spalanie Gdańsk Warzyce 5.4 na klimie cały czas. To jest po prostu niebywałe spalanie, a sterką takiego spalania bym nie osiągnął. Nie ma szans, żebym osiągnął takie niskie spalanie. Pełny bak, zatankowałem do fulla w twierdzy, jadąc do Gdańska i komputerek pokazał mi zasięg 700 km. Podczas jazdy spalanie się zmniejszyło, wydłużyło mi się do 850 km. Dojechałem do Gdańska, zostało mi paliwa na jakieś 250 km jeszcze, także naprawdę no, ciężko jest mi opisać,
jaka to jest moja radość z tego, że jechałem i w ogóle, jak i z tego, jak to auto mało pali, naprawdę. W drugą stronę zatankowałem jeszcze chyba bardziej, bo to zatankowałem pod korek. Wtedy coś się chyba zwiesiło, pokazało 580. Później, gdy wyjechałem już na szóstkę, S6 i później wjechałem już na A1, autostradę bursztynową, gdzie tam pojechałem już tak 130, 140, gdzie się dało. Oczywiście mówimy o dozwolonych prędkościach. No to spalanie, tak jak wam mówiłem, w powrotnej drodze wyniosło 5,4, czyli również fenomenalnie. I powiem wam tak, że do 120 km na godzinę jeszcze możemy mówić o takiej malutkim spalaniu, jeszcze mniejszym spalaniu. Bo jak tak jechałem 130 w powrotną drogę przez większość czasu, bo to było 300 km samej autostrady, no to jak przez 300 km jechałem praktycznie cały czas 130, dopiero tam przed Łodzią zrobił się ruch, więc jechało się 90 i 100, no to jadąc tak 130, no to było widać co godzinkę, jak ubywa, jak ta wskazówka tam spada. To myślę, że tak do 120, no i też była cały czas klima włączona i w jedną i drugą stronę, ale to też tak myślę, że jeśli bym jechał tak do 120, to myślę, że jeszcze udałoby mi się niżej zejść ze spalaniem, a jakbym już miał klimę wyłączoną, no bo tak w korsie to tak trzeba liczyć. Klima litr więcej, no to myślę, jak było 4,3, to znaczy, jak było 5,3, to może bez klimy byłoby 4,3, może 5,0 równe. Także naprawdę, jak o to chodzi, to fenomenalne spalanie. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, o przyspieszanie, zbieranie się na autostradzie, to powiem wam, radziła sobie fenomenalnie. Kiedy jechał przede mną tir i nie dało się wyprzedzić, bo jechało duże auto lewym pasem, gdy tak zwolniłem do prędkości tira 80-85, później gdy mnie wszyscy minęli, włączyłem kierunkowskaz, lusterko i cała procedura i wcisnąłem mocniej gaz, żeby móc przyspieszyć, to czym bardziej się gaz wciska, zauważyłem, to tym komputer daje znać skrzyni i zrzuca mocniej biegi. To znaczy, mam skrzynię, przypominam, Aisin 8-biegową, więc jeśli tak depnąłem, to zredukowało mi nawet do piątki. A był taki jeden moment podczas wyprzedzania, że zredukowało mi do trójki nawet. To się wystraszyłem nawet, bo auto zaczęło strasznie wyć, ale to trwało raptem 2-3 sekundy i zaraz wróciła się tam chyba czwórka czy piątka już. I już nie pamiętam jakoś tak, ale wyższy bieg, gdzie te obroty tam się wyrównały, a samochód dzięki przede wszystkim turbo nadal mógł mieć tą dynamikę, żeby tego tira danego wyprzedzić. Więc skrzynia biegów tutaj też się fenomenalnie sprawdziła i była tylko ta jedna jedyna zwiecha, o której mówiłem przed momentem. No i co więcej, no i bardzo polecam ten samochód. A teraz się tak wypowiem co do autostrady może, o właśnie, co do autostrady. Autostrada Bursztynowa A1, fenomenalna autostrada, bardzo polecam, jeśli jeździcie nad morze. Od Piotrkowa Trybunalskiego do Torunia nie macie żadnych bramek, macie za darmo. W Toruniu są bramki i później przed Gdańskiem w Rusocinie. Cena obecna bramek na odcinku Toruń-Rusocin to 30 zł. Więc to nie jest jakaś tragicznie wielka cena w porównaniu do odcinka Kraków-Katowice. I ta cena Kraków-Katowice ma wzrosnąć. Jakość asfaltu super, nie ma hopek, nie ma robót drogowych. No są roboty drogowe, ale to są chwilowe. Wymiana nawierzchni przed bramkami w Rusocinie, tam jest chyba 500 metrów czy tam kilometr. Co to jest w porównaniu do 300 kilometrów jazdy samą autostradą? Bardzo wam polecam sam samochód, bardzo polecam wam autostradę. Naprawdę, naprawdę jestem zadowolony z tej podróży. A teraz powiem tak medycznie. Moi drodzy, sytuacja wygląda następująco. Kręgosłup, zero bólu. Nadgarstki, trochę mnie bolały, z tego względu, że mam coś takiego, że nieświadomie,
Czym jadę szybciej, ściskam mocniej kierownicę. Widocznie po prostu dla bezpieczeństwa, że chcę się czuć tak bezpiecznie. No to jedynie nadgarstki mnie bolały. Ogólne zmęczenie dzięki klimie zerowe. Bólu pleców? Żadnego. Cierpnięcia nóg? Też nie. Także siedzenia również sprawdziły, spełniły swoją rolę i były wygodne dla takiej osoby jak ja, czyli po kilku operacjach różnego rodzaju wyczerpania kręgosłupie sprawdziło się doskonale. Także super było. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz pojadę i Wam również polecam swoją drogą Gdańsk. Jest bardzo piękne miejsce. Także jeśli macie jakieś pytania odnośnie samochodu i odnośnie wyprawy, to piszcie w komentarzu. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.